Zobaczymy, co będzie w kolejnym zejściu. My już przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem do niezwykłego konkursu filmowo-historycznego. To prawda. Konkursu, który nie dość, że pokazuje ogromne możliwości młodych ludzi, ogromne umiejętności, zdolności. To przede wszystkim daje im ogromne szanse na pokazanie właśnie tego, co potrafią i odkrycie swoich talentów. A ten konkurs nazywa się Patria Nostra, konkurs historyczny, a w naszym studiu... Wspaniałe tak damy. Tak jest. Jest Natalia Wołyniec, prezes Patria Nostra. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest Oliwia Ciupak, uczennica Techniku nr 11 imienia Piotra Wysockiego w Warszawie. Od razu powiedzmy, zwycięzczyni tegorocznej edycji konkursu. Tak, dokładnie. A w konkursie brałaś udział po raz drugi. Dwa razy, tak. Dwa razy. I jest teraz także o tym porozmawiamy. Marzena Krasowska, wicedyrektor Technikum nr 11 imienia Piotra Wysockiego w Warszawie. Witamy serdecznie. Witam. Dumna. Bardzo dumna jestem. Pani Natalio, to może zacznijmy od tego, zanim porozmawiamy o filmach, o tym, co się działo podczas konkursu. Jaka w ogóle jest idea i o co chodzi w konkursie? Idea konkursu jest od lat niezmienna. Zainteresowanie młodzieży polskiej historią. I ta historia już jest coraz odmładzana przez nas, bo to, co było już rok temu, jest dla nas historią. Więc na początku tematy historyczne sięgały bardzo głęboko, natomiast dzisiaj już mamy bardzo bliskie tematy naszej epoce. No tak. Poprzez historia współczesna również. Tak. Nawet o zespołach muzycznych. Ale film historyczny kojarzy się z długą formą, z tym, że trzeba długo opowiadać, bo przecież historia bywa zazwyczaj skomplikowana. A tutaj jest to forma dosyć krótka, prawda? Dosyć krótka, co jest bardzo skomplikowane właśnie, bo docelowy materiał może trwać nawet do 3 godzin, ale z tego muszą zrobić tylko 60 sekund. 60 to jest największe wyzwanie. To jest minuta. To jest tylko minuta, a proszę mi wierzyć, że potrafią cuda zrobić z tej minuty, więc żeby coś to bardzo ciekawie ogląda się. To jest właśnie bardzo skomplikowane, bo nawet zawodowi montażyści, ci, którzy zajmują się tym na co dzień, mają z tym gigantyczny problem, że z dużej porcji materiału zrobić minutę ciekawą, dynamiczną. Mm-hmm. Jak się to robi? Akurat w moim przypadku wybrałam sposób przedstawienia historii w sposób graficzny, czyli animację. Mm-hmm. Czyli jeszcze trudniej. Moim zdaniem nie. Akurat... W moim przypadku ja już trochę mam doświadczenia w grafice, więc nie było to tak ciężkie do zrobienia, ale no jest jednak ciężko, bo trzeba wybrać najważniejsze informacje, najważniejsze przedstawienie. Dlaczego wybrałaś? Tak, taką, jak wycisnąć z tematu takie najważniejsze informacje tak naprawdę. I przedstawić symbolicznie. Tak. Właśnie, takim znakiem. Żeby zrozumieli. Ale pozwól, Kuba, na początek chciałam zapytać Oliwię, o czym jest twój? Jaki jest jego temat? Mój akurat jest o drugiej deportacji Polaków tam w 1940 roku. Czemu akurat ten temat? Myślę, że tak najbardziej mnie poruszył, bo... Jednak no to były straszne czasy, tak? I wydaje mi się, że akurat jak przeczytałam temat, to tak wiedziałam od razu, co mogę tam przedstawić, żeby ludzie zrozumieli, o co tam chodziło tak naprawdę. Zobaczyłaś to od razu, tak. Zobaczyłaś tę animację? Jakie wrażenie zrobiły te pierwsze próby na mentorce, na opiekunie, który widzi... Na nauczyciela. Tak, który widzi postęp prac i właśnie ma jakieś uwagi, czy od razu jest zachwycony, mówi super, świetnie. Oliwia jest już taką osobą bardzo dojrzała w tym, co robi. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, to jest jej drugi film w tym konkursie. Jest drugi raz wygrała, zajęła pierwsze miejsce. I ten drugi film jest zupełnie inny, bo tamten był muzyczny, właśnie współczesny bardziej. Natomiast to jest cofnięcie się już do historii, 40 rok, do trudnych czasów. I jak Oliwia powiedziała, bo ja zostawiam taką dowolność. Wybierz sama, który temat tobie bardziej pasuje. Oliwia mówi, deportacja. Ja mówię, dobrze. Mówi, mam pomysł, to zrobimy. Tam kilka uwag miałam, bo to pod względem historycznym, żeby się wszystkie fakty oczywiście zgadzały. Natomiast mówi, jak ty przedstawisz w ciągu minuty nieszczęście tych ludzi? I jest przedstawione. Wow. W piękny sposób, przez łzę spadającą na kwiat. Zastanawiam się jeszcze... Czym inni uczestnicy tego konkursu was zaskoczyli, gdy się ogląda takie prace? Bo przecież to w wielu przypadkach jest plan zdjęciowy, świetna charakteryzacja, świetna operatorka, później świetny montaż i
No tak, to nie jest właśnie napisanie opowiadania. Napisanie na trzy kamery, dodam. To nie tylko komórka, bo często komórką robią, ale kręcenie na trzy kamery. Zaangażowanie ponad 30 osób do materiału filmowego. Statystów bardzo dużo i nie brakuje chętnych. Regularny plan zdjęciowy. Tak, no. Dostanie się do historycznych obiektów. Mhm. Dla nas było zaskoczenie, jak was puścili do takiego obiektu. Skontaktowali się z właścicielami z Niemiec, przedstawili projekt, wyraził zgodę, wpuścili, nakręcili, świetny film, więc zaskakują za każdym razem, naprawdę, i pomysłami na ten temat, bo temat niby ciężki, a tak go pięknie zrobią, że łatwo go się ogląda. I tyle chętnych do pomocy mają zawsze, że bardzo, bardzo ciekawy, świetnie, rzeka temat praktycznie. Świetnie, że taka inicjatywa powstaje, że młodzi ludzie mają szansę się tego realizować, mają taką motywację. Zastanawiam się, czy chciałabym być wśród jurorów, którzy oglądają te filmy i mają zdecydować, kto zajmuje pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Czym się państwo kierują? A to pani zaskoczę, bo nie mamy jurorów. My oddaliśmy bardzo demokratyczny sposób głosowania dla młodzieży właściwego konkursu, bo mamy tych konkursów regionalnych 4 plus konkurs światowy i dla szkół artystycznych. I w każdym zamkniętej grupie głosują właśnie ta młodzież z konkursu. Oni wybierają najlepsze 5 prac, oddają głosy, my to widzimy w systemie, system podlicza i wtedy wyniki ogłaszamy na gali. A to sprytnie wymyślili. Więc raz, że oddaliśmy głosy dla młodzieży, bo oni od wewnątrz to czują, oni to trochę inaczej to spostrzegają niż jurorzy w dorosłym wieku. Bo sami jakby mówią, czy to ich interesuje, czy nie. Tak, czy to oni wybierają w sposób głosowanie wskazuje na to, jak oni oceniają te prace. I to już jest wskazówka dla kolejnych drużyn, w kolejnych konkursach, pod jakim względem muszą zwracać uwagę na ten czy inny temat, w jakiej formie to przedstawiać. Więc początkowo było bardzo dużo animacji, potem przerzuciła się ilość bardziej na filmy grane. Dzisiaj idzie ręka o rękę, czyli idzie 50% mniej więcej animacji różnych technik do filmu granego aktorsko. Więc lepiane figurki z plasteliny, rysunek, Lego. Naprawdę zachęcam do obejrzenia, bo mamy taką dużą różnorodność tych technik filmowych. Gdzie państwo będą bardzo zaskoczeni. Na stronie, stronie internetowej konkursu. Każdy konkurs jest umieszczony i każda praca konkursowa na zawsze jest tam umieszczona. Pomimo to jeszcze uruchamiamy do końca roku portal edukacyjny, który będzie mieścił wszystkie te prace, bardzo fajną wyszukiwarkę. Oliwia, zwyciężyłaś dwukrotnie. To już bardzo wiele mówi i mówisz o tym wszystkim z pasją. Twoi opiekunowie też są z ciebie bardzo dumni. Myślę sobie, że ty już pewnie masz jakiś plan na przyszłość. O czym myślisz? O czym byś się chciała zajmować? No, myślałam o studiowaniu gdzieś na kierunku graficznym i animacji. Tak naprawdę, no... To chyba nie ma już wyjścia teraz. Tak. To jest jasna lubisz, droga. To już jakby tak naprawdę już rysuję od małego. Graficznie już chyba 5-6 lat, także myślę, że w to będę brnąć. Może niekoniecznie typowo w animację, ale... Ty będziesz po tym płynąć. Rynek pracy w tej branży jest tak gigantyczny, no właśnie, więc to ale bez żadnych przy problemów. Okazji warto powiedzieć, że jesteś w technikum, kończysz technikum, tak. Więc tak naprawdę fajnie sobie to połączyłaś, bo jesteś na takim kierunku, jeżeli możemy tak powiedzieć, tak. Mówiąc o technikum, że to się wszystko super, super łączy. Też te dwa słowa o tym, bo być może ktoś teraz się zastanawia, czy technikum, czy liceum, jaka szkoła, no dlaczego technikum właśnie? Akurat technikum, bo chciałam mieć już mniej więcej jakieś wykształcenie, no bo po liceum jednak trzeba iść na studia koniecznie, a po technikum tak naprawdę mogę od razu iść do pracy. No ale akurat chcę iść na studia, tak, żeby się jeszcze kształcić. Ale no moim zdaniem to jest lepsza opcja, bo ma się jednak tą jakby taki trochę zawód. Fach, tak. Jest fach w ręku, zdecydowanie. Powiedzmy jeszcze krótko o zwycięzcach i o nagrodach, bo nawet gdy rozmawiając na ten temat, no to nagroda jest jakby oczywista. No, przede wszystkim po pierwsze znamy kierunek, w którym chcemy iść. Mamy możliwość się sprawdzić. Mamy możliwość sprawdzić swoje pomysły, swoją technikę, swoje umiejętności. Sprawdzić, swoją czy to się wiedzę. Podobało kolegom, a to jest najbardziej wymagająca widownia. No właśnie, tak naprawdę. To jest coś niesamowitego. Co jeszcze jest jakby ekwiwalentem tego konkursu? Po pierwsze to, że prezentacja swoich umiejętności, to wiadomo, ale nagrody też są bardzo ważne, więc nagrody my nagradzamy wszystkich uczestników od samego początku istnienia konkursu. Nagrody są, dzielą się na finansowe i finansowe nagrody, gradacja jest od najwyższej do troszkę niższej puli i to jest od pierwszego do trzeciego miejsca. Szabla dla szkoły,
lub jeśli drużyna jest rodzinna, to na ścianie w domu wisi ta szabla na tablocie, bardzo ładna. Dodatkowo nagrody jeszcze rzeczowe. I tutaj mamy duże rozpięcie tych nagród od różnych gadżetów elektronicznych i oczywiście książka. Książka tradycyjna, na ją stawiamy od początku, albumy, książki i też ta młodzieżowa literatura jako dodatek, taki atrakcyjny dodatek do literatury, którą fajnie załączamy. Więc pokaźna torba wypełniona nagrodami, czasami dwie. Trzy dostały. Czasami trzy. W roku trzy. W roku trzy, więc niech pani powie, czy pani zadowolona z tych nagród. No ja zadowolona. Ja nie będę się wypowiadać. No i o to chodzi. A szablę mamy już trzecią w szkole. Tak, gratulujemy i czwartej życzymy. Gratulujemy zwycięstwa, gratulujemy tego, że uczniowie tak super się rozwijają i pomysłu, koncepcji i czekamy na kolejną edycję i kolejne filmy. Proszę zaglądać na stronę Patria Nostra. Edycja dziewiąta już jest uruchomiona. Zapraszamy do rejestracji, do dziewiątej edycji. Już można się rejestrować. O czym, gdzie i jak załatwiać plan zdjęciowy. No to jeśli zainteresowała was państwa ta rozmowa, albo tych najmłodszych, czy też młodszych widzów, to zdecydowanie warto poszperać w internecie, warto się zgłosić, warto chociażby przetestować swoją wiedzę i swoje umiejętności, ale przede wszystkim także dobrze się bawić. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie.